Dzień dobry, to witam wszystkie osoby, które słuchają moich analiz i chciałabym Wam bardzo za to podziękować, za Waszą obecność, za Waszą aktywność, za to, że jesteście. I zapraszam w związku z tym na kolejną analizę tygodnia od 14 do 20 sierpnia. Wybrałam na ten tydzień cytat Franza Aleksandra. Napisał kiedyś coś takiego. Fakt, że duch rządzi ciałem, choć lekceważony przez biologię i medycynę, jest najbardziej fundamentalnym faktem w procesie życia, jaki znamy. No to zapraszam. Sierpnia mamy poniedziałek. Tydzień, gdzie należy koncentrować się na swoim ciele i swoim duchu, bo to nasze wnętrze rządzi ciałem, jak się okazuje. Poniedziałek pokazuje różne, ale piękne strony naszego życia. Zatem słuchajcie, smakujmy owoce, cieszmy się ich soczystością. Podarujmy sobie uśmiech. W poniedziałek rządzi Księżyc z Neptunem i Wenus z Chironem. I te dwa układy, bardzo plastyczne, bardzo, bardzo miękkie, sprawiają, że duchowe czy wewnętrzne walory nasze i ludzi, którzy nas otaczają, są bardzo zauważalne, są niemalże namacalne. Przypomnę, Chiron to archetyp zranionego uzdrowiciela, który, nie mogąc uleczyć się sam, nadal pomagał innym. Mamy dzień niezwykle empatyczny, kiedy to inne osoby wychodzą nam naprzeciwko tylko po to, by wspomóc. Zauważamy, co możemy w sobie chronić i jednocześnie pojawia się też osoba, która pomoże nam się ochronić bądź powie nam, jak to ochronić. Dzisiaj już nie szukamy nauczyciela czy mistrzyni. Mamy dzień, gdy te role możemy pełnić samodzielnie lub po prostu, a ktoś nam samym wskazuje właściwą drogę. Ludzie pomagają nam zrozumieć, które relacje są i będą ważne. Napotykani dzisiaj. Czyli cudowne konstatacje nas czekają przed nowiem. 15 sierpnia mamy wtorek, no i to jest dzień wolny, nie musimy się nigdzie spieszyć i bardzo dobrze, słuchajcie, bo aspektem dominującym jest kwadratura Księżyca i Jowisza. I naprawdę, trudno być dzisiaj zadowoloną czy usatysfakcjonowanym. Cokolwiek robimy, mówimy, to nie jest to. Czyli taki dzień, gdzie dużo się dzieje, mamy sporo zamieszania, ekscentryzmu pomieszanego, połączonego może z nadmierną dumą, czy mamy jakiś nacisk na to, aby pokazać swoje ego i inni też to robią. Chcemy towarzystwa, słuchajcie, ale jednocześnie czujemy się bardzo niespokojne, niespokojni się czujecie, na przykład taki układ, gdzie chcemy wyjść, bo nas nosi, tak, roznosi nas energetycznie, chcemy pobyć z kimkolwiek i po chwili, jak już jesteśmy z kimś, zauważamy niezadowolenie z tego, co się dzieje, gdzie jesteśmy lub z kim jesteśmy. Nic, co chcemy kontrolować, tej kontroli się nie poddaje. Zatem wyciszmy się, zwróćmy uwagę na swoje stany emocjonalne i zadajmy sobie pytanie, bardzo ważne przed nowiem, o to, co każdą z nas i każdego z Was irytuje, z jakiego typu emocjonalnością swoją i cudzą chcecie się pożegnać po prostu. 17 sierpnia mamy czwartek, bo wiecie, że 16 jest środa i nur, tak? Czyli w czwartek, 17, po tym bardzo energetycznym nowiu chcemy wyhamować. Tym bardziej, że czwartek może być dniem lekkiego zamieszania. Księżyc i Saturn tworzą wzajemne układy, które powodują, mogą powodować, nie muszą, tak? Powodują to, że mamy zablokowaną podświadomość. Trudno jest też dociec, o co chodzi, zarówno intuicyjnie, jak i racjonalnie. Nasze działania mogą mieć charakter takich działań opóźnionych, refleksji opóźnionych, zablokowanych i to
nie musi być oczywiście prawda, ta blokada, ale w taki sposób w czwartek odbieramy rzeczywistość i świat. Zawężona przestrzeń, w jakiej jesteśmy, to również sekwencja patrzenia w przyszłość, czyli sposobu, w jaki przyszłość postrzegamy. Innymi słowy, wszystko, co w środę, podczas nowiu było możliwe, przestaje mieścić nam się w głowie. Jeśli natomiast uświadomimy sobie chwilowość tego aspektu, potraktujemy go jako dzień próby, to przygotujmy sobie plan działania właściwie już na piątek, bo w piątek wszystko to, co w czwartek było nie do ruszenia, przede wszystkim poprzez naszą energetykę, w piątek zrealizuje się od tam, po prostu. No i tego Wam życzę oczywiście. 18 sierpnia mamy piątek. Jowisz, Księżyc, Uran. Te dwa układy bardzo istotne, naczelne powiedziałabym, i to jest potężna dawka energetyczna. Po pierwsze, i to jest ważne, wzrasta niesłychanie zaufanie do swojej siły. To jest układ, kiedy czujemy swoją moc, a ta moc mówi, że wszystko jest możliwe. Kiedy owo mogę jest siłą wszechogarniającą. Jesteśmy niesione i jesteście niesieni na fali optymizmu, fali, która przyciąga innych, bo wzbudzamy zaufanie, a wiara w to, że się uda wszystko, jest zaraźliwa. I oczywiście, jest tak, nawet karkołomne przedsięwzięcia nam po prostu wychodzą, udają się. Dlaczego, powiecie? No bo Księżyc i Uran wzajemnie nie zauważają ograniczeń. Spontanicznie reaguje się na rzeczywistość, ma się nieograniczony kontakt ze swoją intuicją, która już nie jest przygaszona, tylko ma taki charakter eksplozywny, ale pozytywnie eksplozywny. Wszystkie pomysły powodują chęć natychmiastowej realizacji. To jest taki układ łatwego przestawiania się, czyli przychodzi nam coś innowacyjnego do głowy lub ktoś ma jakąś innowację w zanadrzu, i potrafimy, i każdy potrafi przestawić się na nowe myślenie, otoczenie czy relacje. Czyli innowacja nie wzbudza kontrowersji, nie wzbudza blokady, tylko przestawienie i idziemy zgodnie z jej rytmem, bo jest dobra. 19 sierpnia mamy sobotę i to jest ciąg dalszy piątkowej dobrej dyspozycji. Tym razem Księżyc łączy się z Marsem, no i wiem, takie połączenia mają złą sławę, wystarczy sobie poczytać, ale nie tym razem. Nie dość, że intuicja jest, to jednocześnie potrafimy przekształcić ją w natychmiastowe właśnie działanie. Nie wahamy się, słuchajcie, podejmujemy walkę i wygrywamy ją. Do tego działamy zgodnie ze swoimi emocjami, ale nie wybuchamy. Potrafimy przeprowadzić swoją wolę, czasem przy współpracy, czasem samodzielnie. To jest taka dynamiczna interakcja. Jak nam coś nie pasuje, ktoś nam nie pasuje, to mówimy do widzenia, zamykamy temat. Mamy również cudowną dyspozycję umysłową. Wszystko, co wymaga szczegółowego przemyślenia, podania wielu przepisów, zastosowania ich, jest też idealnie przeprowadzone, podane, przemyślane, wyłożone, tak? Mamy wykład i ten wykład jest rzeczywiście bardzo cenny. 20 sierpnia mamy niedzielę. I słuchajcie, na niebie jest kwinkung słońca w znaku lwa, czyli 150 stopni odległości między Słońcem a Neptunem. I słuchajcie, to jest bardzo trudno zdefiniować te układy, ale ja nie ukrywam, ja je uwielbiam. Spróbuję to zdefiniować tak pokrótce. Mamy niedzielę, nic nie powinno się dziać, ponieważ w kwestii materii stajemy się romantyczkami albo budowniczymi zamków na piasku, a miłość jest tylko iluzją, uczucie jest tylko iluzją, to wydaje nam się. Można również powiedzieć, że każde werbalne przesłanie jest dla nas kryptogramem, którego nie możemy rozszyfrować i nawet nie próbujmy, bo nie w tym rzecz. Jak rozszyfrujemy, to będzie zupełnie inna historia, czyli dziadek o fiołkach, babka o mleku albo jakoś tak. Również w relacjach z ludźmi widzimy to, czego chcemy, czego bardzo pragniemy. A że widzenie jest utopijne, to również ocena sytuacji wygląda podobnie. No to pytanie, co zrobić? Dzień, kiedy działa się pod natchnieniem, można mieć wrażenie, że obrazy, strofy czy nuty spływają do nas z innego wymiaru. To jest piękne. To jest ważne przeżycie wewnętrzne, mistyczne, duchowe.
dotyczy naszego wnętrza i naszej indywidualnej percepcji, czyli raczej jakieś zbiorowe tutaj medytacje, no, zależy oczywiście od osoby, która prowadzi. To spotkanie niezwykłe, bo ono wynika z naszej przestrzeni wewnętrznej, dzieje się w naszej przestrzeni wewnętrznej i obserwujmy zatem naszą duszę, to czyni nas zdrowszymi. Takie układy Słońca i Neptuna są dla osób rzeczywiście natchnionych i uduchowionych. I pytanie, czy potrafimy przekuć to uduchowienie na coś cennego w życiu, co będzie nas niosło czy nie, no zostawiam otwarte, ale myślę, że nie będziecie mieć problemów. Pięknego tygodnia Wam życzę.